Drodzy bracia i siostry, niech nasze prośby wzniosą się do Boga Ojca Wszechmogącego przez Jezusa Chrystusa. Z Nim łączą się wszyscy święci, którzy uczestniczyli w Jego męce i brali udział w uczcie eucharystycznej. Klęknijmy! Zmartwychwstanie, wybaw nas, Panie, przez
Zesłanie Ducha Świętego, wybaw nas, Panie. Prosimy Cię, my grzesznicy, wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś zachował Ojca Świętego i całe duchowieństwo w prawdziwej pobożności. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś dał wszystkim narodom pokój i prawdziwą zgodę. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, Jezus, Synu Boga żywego. Wysłuchaj nas, Panie. Chryste, usłysz nas, Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas, Chryste, wysłuchaj nas. Prosimy Cię, Boże, przyjmij nasze modlitwy za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny i wszystkich świętych i spraw, aby ten ołtarz stał się miejscem, w którym dokonują się wielkie misteria zbawienia. Niech tutaj lud Twój składa Tobie dary, przedstawia swoje pragnienia i zanosi prośby w duchu głębokiej pobożności i synowskiego zaufania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Najważniejszym i jedynie koniecznym obrzędem przy poświęceniu ołtarza jest sprawowanie Eucharystii. Zgodnie jednak z powszechną tradycją zarówno wschodniego, jak i zachodniego Kościoła odmawia się również specjalną modlitwę poświęcenia, która wyraża wolę poświęcenia ołtarza Panu na stałe i prośbę o Jego błogosławieństwo. Wysławiamy Cię, Boże, i błogosławimy, bo w swojej ojcowskiej miłości postanowiłeś, aby misterium ołtarza, doskonale spełnione w Chrystusie, zastąpiło dawne Jego figury. Kiedy ustąpiły wody potopu, Noe, drugi ojciec rodzaju ludzkiego, zbudował ołtarz i złożył na nim ofiarę, którą Ty, Ojcze, przyjąłeś z upodobaniem i odnowiłeś z ludźmi przymierze miłości. Abraham, ojciec naszej wiary, całym sercem posłuszny Twojemu słowu, zbudował ołtarz i gotów był złożyć w ofierze Izaaka, swego umiłowanego syna, aby się Tobie podobać. Mojżesz, pośrednik starego prawa, zbudował ołtarz, który pokropiony krwią baranka oznaczał mistycznie ołtarz krzyża. Wszystkie te figury wypełnił Chrystus przez misterium paschalne. On bowiem jako kapłan i dar ofiarny wstąpił na drzewo krzyża i oddał siebie samego Tobie, Ojcze, jako ofiarę czystą, aby przez nią zgładzić grzechy świata i zawrzeć z Tobą nowe, wieczne przymierze. Pokornie prosimy Cię, Boże, uświęć niebieską łaską ten ołtarz zbudowany w Kościele, aby zawsze służył ofierze Chrystusa i był stołem Pańskim, przy którym Twój lud będzie się posilał na Bożej uczcie. Niech ten ołtarz będzie dla nas znakiem Chrystusa, z którego boku wypłynęły krew i woda, źródło sakramentów Kościoła. Niech będzie stołem świątecznym dla wszystkich, których Chrystus zaprasza na ucztę. Niech tutaj składają swoje troski i ciężary, a otrzymają nową moc ducha na dalszą drogę życia. Niech będzie miejscem ścisłego zjednoczenia z Tobą i pokoju
a wszyscy, którzy będą karmić się ciałem i krwią Twojego Syna, napełnieni Jego Duchem, niech wzrastają w Twojej miłości. Niech będzie źródłem jedności Kościoła i braterskiej zgody, z którego wierni czerpać będą ducha wzajemnej miłości. Niech będzie ośrodkiem, w którym będziemy Ciebie wielbić i Tobie dziękować, aż z radością dojdziemy do wiecznych przybytków, gdzie będziemy Ci składać ofiarę chwały razem z Chrystusem, najwyższym kapłanem i żywym ołtarzem, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Najważniejszym miejscem świątyni jest ołtarz, wyciosany z kamienia, oznacza Chrystusa, który jest kamieniem węgielnym swojego Kościoła. Na ołtarzu, jak na skale Golgoty, składana jest paschalna ofiara ciała i krwi Zbawiciela. Przez nią zostaliśmy odkupieni i ona jest dla nas najświętszym sakramentem. Ksiądz arcybiskup namaści ołtarz olejem krzyżma świętego. Olej ten jest znakiem Ducha Świętego, który sprawia, że sakramenty dokonują tego, co oznaczają. To właśnie tym olejem zostaliśmy naznaczeni na chrzcie i na bierzmowaniu, aby przez nas Chrystus kontynuował swoją misję i abyśmy na ołtarzu swojego serca składali Bogu duchową ofiarę, czyniąc całe życie wieczystym darem dla Niego. Niech Bóg swoją mocą uświęci ten ołtarz, który namaszczamy jako Jego słudzy, aby wyrażał misterium Chrystusa, który ofiarował się Ojcu za życie świata. Cały
cały świat niech śpiewa tę pieśń, Panem naszym Bóg. Cały świat niech śpiewa tę pieśń, Panem naszym Bóg. Niech cały świat weseli się w Bogu, z radością niecha i służy i czcią, albowiem Pan Bóg jest naszym Stwórcą, On w dłoniach swoich cierży nasz los. Cały świat niech śpiewa tę pieśń, Panem naszym Bóg. Cały świat niech śpiewa tę pieśń, Panem naszym Bóg. Na poświęconym ołtarzu ksiądz arcybiskup spali kadzidło, bo jest to miejsce chwały i bliskości Boga. Wznoszący się ku górze dym kadzidła oznacza nasze modlitwy, które w tym świętym miejscu zanosimy do nieba i które są miłe Bogu, jak zapach spalonych wonności. Niech nasza modlitwa wznosi się przed Tobą, Panie, jak kadzidło, a jak ta świątynia napełnia się miłą wonią, tak niech Twój Kościół promieniuje świętością Chrystusa. Numer 202. Wieczerzy Pańskiej. Dlatego nakrywamy go białym obrusem. Tutaj uczniowie spotykają się ze Zmartwychwstałym, aby oświecał ich umysły, wyjaśniając Pisma i prowadził ich drogą świętości. Jezus rzucił światło na życie i nieśmiertelność przez wielkanocną ofiarę. Ponawiamy ją na ołtarzu, ilekroć sprawujemy mszę świętą. Przez uczestnictwo w sakramentach
sami stajemy się światłością świata. Mamy promieniować tym nadprzyrodzonym światłem tak, aby ludzie widzieli nasze dobre czyny i chwalili Ojca, który jest w niebie. Niech blask prawdy, rozświetlający ten gmach, dociera do wszystkich ludzi, by każdy zamieszkały kiedyś wiekuistej światłości. Numer 212. Pan kiedyś stanął nad brzegiem, szukał ludzi gotowych pójść za nim, by łowić serca słów Bożych prawdą. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś łów. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś Niech na ołtarzu zajaśnieje światło Chrystusa i niech ogarnie uczestników uczty pańskiej.